Kultura musi być. Dobry Państwu. Jaki miły widok. Pozwolicie Państwo, że tak na Was patrzę z sympatią, no bo to już ostatnie krynickie spotkanie z artystą w tym festiwalu. Drodzy Państwo, ostatni dzień festiwalu. No i co? No będziemy się żegnać dzisiaj. Ale, drodzy Państwo, ale już chcę powiedzieć, żeby nam nie było przykro, że już mamy plany na przyszły rok. W związku z powyższym festiwal przyszłoroczny na pewno się odbędzie. Proszę Państwa, od 11 do 19 sierpnia 2018 roku już Państwa zapraszamy do Krynicy. Kto z Państwa sobie nie zrobił rezerwacji, to może mieć problem, bo z tego co wiem, to już w domach czasowych, w hotelach jest problem z miejscami. Co lepsze miejsca zostały już zarezerwowane. No ale tak się dzieje, po to robimy festiwal właśnie dla radości, dla uciechy publiczności festiwalowej, kuracjuszy, melomanów. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy gościć wspaniałych artystów, którzy są w drodze do nas. Jeszcze chwileczkę na nich poczekamy, a jeśli Państwo pozwolą, Marta Lizak, jak zwykle razem z nami, witam serdecznie, prowadząca program. I przypominam, Krzysztof Dziurbiel, nasz pianista, który... Wielkie brawa dla niego, proszę Państwa, to zawsze pianista ma drugie miejsce, jest to jakby w drugim szeregu, a musiał naprawdę przygotować tych kilka programów naszych w takich warunkach, kiedy jeszcze występował, brał udział w innych koncertach. A proszę mi wierzyć, że nie miałam żadnego problemu. Wszystko było wcześniej, wszystko ustalone, z artystami przygotowane. Także ten młody, zdolny człowiek, jeśli Państwo pozwolą, może w tej chwili coś o nim powiem, ponieważ najczęściej artyści wypełniają czas soliści naszego programu. Krzysztof Dziurbiel jest kliniczaninem, który ukończył Akademię Muzyczną. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie, ale świat go porwał, bo już jest na stypendium w Gracu. Tak. Proszę powiedzieć, jak tam życie w Gracu wygląda. Mamy na to minutę czasu. Wspaniale, cały dzień można ćwiczyć w Akademii, więc wstępnie był wzięty. Generalnie rzecz, a w międzyczasie Krzysztof Dziurbiel się ożenił, proszę Państwa, z pianistką. Gramy w duecie fortepianowym na cztery ręce i na dwa fortepiany. Proszę powiedzieć, jak się żona nazywa?
żona, jak się nazywa? Chiemi Tanaka. To jest Japonka? Tak. Japonka, drodzy Państwo. Proszę zauważyć, jak nam się w ogóle wypełnia, robi się międzynarodowo. Ilu mamy w tym roku już w ogóle wspaniałych artystów z Azji, Japończyków i Koreańczyków, a tutaj nawet Krzysztof, będąc w Gracu, zdążył się ożenić. Także mamy wspaniałego młodego pianistę Krynicianina, a w tej chwili widzę, że możemy powitać Jana Kiepurę i Martę Egert, drodzy Państwo. Marta Egert, wcielenie pani Katarzyny Laskowskiej. Jan Kiepura, czyli Adam Sobierajski. I Łukasz Lech, sprawca, uśmiechnij się z Kiepurą. Dotarł do nas. Państwo, nie sposób nie zadać tego pytania, jak Adam Sobierajski czuje się w roli Jana Kiepury, jak Katarzyna Laskowska czuje się w roli Marty Egert. To może ja. Dziękuję bardzo. No przede wszystkim wcielenie się w tę postać naprawdę nie było trudne dzięki tak wspaniałej festiwalowej publiczności. Państwo jesteście kochani, naprawdę. Przyjęliście nas tak z takimi uśmiechami. Jesteście tak ogromnie zaangażowani. Serdecznie Wam za to dziękujemy. Naprawdę sama przyjemność. Ja powiem szczerze, że to jest ogromny honor i zaszczyt móc wcielać się przez cały tydzień w postać Jana Kiepury. I powiem szczerze, że z dnia na dzień czujemy się chyba coraz lepiej. Aż żal, że to już dzisiaj... Ostatni dzień z nami, ale naprawdę to jest, bardzo... To jest tak, panie Janie, że jak żeśmy się już rozkręcili, to musimy kończyć imprezę, prawda? Tak jak zazwyczaj, wszystko co dobre szybko się kończy, także jeszcze raz naprawdę wielkie słowa uznania dla Państwa i bardzo dziękujemy za tą życzliwość, nie tylko na koncertach, ale na deptaku, na górze parkowej, czy dosłownie z samochodów. Dziękujemy bardzo. Panie Adamie, śpiewa Pan w Operze Śląskiej w Bytomiu, w Operze Krakowskiej, w Teatrze Muzycznym w Lublinie, w Opera Nowa w Bydgoszczy. Opera czy operetka? Co jest Panu bliższe? To znaczy, powiem szczerze, że ostatnio robiłem takie małe resume i wyszło, że w swoim dorobku posiadam dosłownie w połowie, bo około 15 ról pierwszoplanowych operetkowych, tych najsłynniejszych operetek i właśnie około 15 ról pierwszoplanów operowych. Choć powiem szczerze, że bliższa sercu jest mi jednak opera. A która postać? Postać operowa to chyba ta, którą śpiewałem już, miałem to szczęście, śpiewać swój dyplom, czyli spektakl dyplomowy w Operze właśnie Śląskiej w Bytomiu, to Cyganeria i Partia Rodolfa, którą oczywiście Jan Kiepura była jedna z trzech jego tych najpiękniejszych, najlepszych. No to cóż, zachęcamy. Musimy poszukać Cyganerii z panem Adamem Sobierajskim. Przepraszam. Pani Katarzyno, pani wykonuje bardzo różnorodny repertuar. Z tego co wiemy, bierze pani często udział w wykonaniach muzyki scenicznej i filmowej. Czy muzyka filmowa jest pani szczególnie bliska? Tak, zdecydowanie tak. Mam przyjemność współpracować z naszymi polskimi kompozytorami, z Michałem Lorencem, dla którego dokonywałam już kilku nagrań. Zbliża się kolejne teraz w październiku, pod koniec października, jak również z Krzesimirem Dębskim. Miałam niejednokrotnie przyjemność wykonywać jego słynną, karkołomnie trudną pieśń Heleny. Niejedna wokalistka się tego nie podejmuje. I muzyka filmowa ma tak ogromny przekaz, że jest chyba
To taki moment, kiedy, w którym przychodzi mnóstwo do mnie ludzi po koncercie ze łzami w oczach. To jest bardzo cenna rzecz dla mnie. Ale była Pani też związana z operetką warszawską. Czyli lżejsza muza, nie ta operowa, również jest Pani bliska. Zdecydowanie tak, ponieważ bardzo dobrze się czuję w rolach subretkowych, chociaż cały czas jest to tak, że głos dojrzewa, nieustannie dojrzewa. On się pogłębia i już nie śpiewam takim głosem, jakim śpiewałam jakiś czas temu. To cały czas ewoluuje. Natomiast zawsze scenicznie lubię role ruchliwe. Częściowo mogłam tak naprawdę je tylko zaprezentować podczas tego ostatniego koncertu. Mogłam trochę potańczyć dzięki panu Łukaszowi Lechowi, który uwierzył w to, że można i tańczyć, i śpiewać zupełnie jak w operetce węgierskiej. Także tak. Panie Łukaszu, pan był reżyserem koncertu operetkowego. Proszę nam powiedzieć, jaki był koncept, jak pan podszedł do organizacji tego wydarzenia. Dzień dobry państwu. Kłaniam się serdecznie. Wychowałem się w operetce, to mogę powiedzieć, od najmłodszych lat, kiedy dzieci goniły się na ulicy, grali w piłkę, ja chodziłem do teatru. Tak bardzo spodobał mi się ten świat. Wtedy nasza operetka, której niestety już nie ma, zlikwidowano ją, zniszczono operetkę. Ona skończyła się wraz ze śmiercią dyrektora operetki krakowskiej, nieodżałowanego Mariana Lidy. Mija 20. rocznica jego śmierci w przyszłym roku. I ja jako młody chłopak z tego podwórka wyciągnięty zobaczyłem nagle inny świat. Piękne kostiumy, porywającą muzykę, ogromne widowiska, spektakle takie, jakimi chcieli, żeby one były ich kompozytorzy, ich autorzy. Takie widowiska grano przy ulicy Lubicz jeszcze w latach 90. Moja mama do tej operetki mnie zabierała i ja chcę się przyznać tutaj teraz, że ja ją okłamywałem, ponieważ operetka ma ogromne dekoracje i nie sposób grać w weekend, na przykład w czwartek co innego, w piątek co innego. Ja wymyślałem niestworzone tytuły jakieś sam. Mówię, słuchaj, w piątek pójdziemy na taki tytuł w sobotę, a chodziliśmy dokładnie na to samo. I ja przez te całe tygodnie, jak leciała ta operetka, to chodziliśmy na to samo. Potem jakoś ta mama mi to wybaczała, zresztą sama nuciła. I stąd jest jakby we mnie wszczepiona tęsknota za operetką. I chcę powiedzieć, że spełniło się moje marzenie, za co chcę bardzo podziękować, że mogłem państwu pokazać te operetki, których często sam nie mogłem nigdy zobaczyć w całości. Dorwaliśmy się do archiwów, dorwaliśmy się do teatrów, które grają za granicą, jak choćby w Petersburgu. I tak właśnie zrodził się program, niekoniecznie wypełniony hitami typu Usta milczą, Dusza śpiewa, Wielka sława to żart. I mam nadzieję, że pokazaliśmy państwu nieznane operetki, ale operetki piękne. Bo my zawsze kochamy to, co lubimy. A chciałem państwa zachęcić, że warto pokochać czasem to, czego nie znamy, że jest równie piękne. I dziękuję Kasi, że zechciała ogromnie zaangażować się w ten koncert, bo bez jej wielkiej pomocy my rozmawialiśmy, proszę państwa, ze sobą częściej niż ze swoimi małżonkami. Byliśmy bez przerwy na telefonie, bo Kasia i jej Opera Light, której dyrektoruje, wsparła ten spektakl ogromną organizacją. Dziękuję Adamowi Sobierańskiemu, wszystkim solistom i cieszę się bardzo, że wystąpiła także w tym spektaklu primadonna operetki z Petersburga Katarzyna Mackiewicz. Myślę, że wyczarowaliśmy dla państwa. Myślę, że
Moi wspaniali koledzy wyczarowali dla Państwa świat, o jakim marzymy. Świat, gdzie żyło się spokojnie, gdzie ludzie się kochali, gdzie nie goniło się za pieniądzem, gdzie na pierwszym miejscu była miłość i muzyka. Panie Katarzyno, no jako że Pan Łukasz zdążył już o tym wspomnieć, jest Pani dyrektor naczelną i artystyczną Opery Light. Proszę nam powiedzieć, czym zajmuje się ta instytucja, ten projekt, który Pani stworzyła. Opera Light została założona przeze mnie w 2010 roku z potrzeby serca. Wiele osób mnie się pyta, dlaczego na stałe nie współpracuję z żadnym teatrem. To był osobisty wybór. Trudny, czasami dla niektórych niezrozumiałe, ale wiązał się z jedną rzeczą. Nie chciałam być tylko odtwórczynią. Bardzo mi zależało na tym, w związku z tym trochę co Łukasz mówił, ja widzę, że mam taką, dzielimy podobną pasję. Jest we mnie ogromna pasja tworzenia. Nie mogłabym się zamknąć w ramy, w związku z czym tylko współpracuję z teatrami na konkretne role. Natomiast Opera Light daje mi możliwość tworzenia spektakli, przygotowywania dużych gali koncertowych, przy czym do spektakli zapraszam oczywiście osoby, które znane są ze swojej profesji, jak chociażby Janusz Zaorski, z którym stworzyliśmy spektakl Kobiety Świata. Jednocześnie zależało mi bardzo na tym, żeby publiczności, bo tu jest publiczność w Krynicy, jest publicznością bardzo wyrobioną. Natomiast są osoby, które nie chodzą do filharmonii, nie chodzą do opery. Poprzez przygotowane spektakle składające się z różnych arii, z różnych spektakli operowych, operetkowych, możemy im nieco tę formę przybliżyć. I jednocześnie mamy taki oddźwięk, że cieszy się to ogromnym powodzeniem. Troszeczkę mogliśmy to zobaczyć właśnie w spektaklu, w widowisku, które przygotował Łukasz Lech 13 sierpnia. Mniej więcej właśnie taką to ma formę widowiska tanecznego z połączonego ariami. Poprosimy Panią Katarzynę. Myślę, że Pani Kasia teraz stanie się tacy Państwo hrabiną Maricą bardzo i zapyta proszę. Państwa, gdzie mieszka miłość. Zgodnie z tym, co jest napisane w nutrze. Hrabina Marica, Melina Kalmana i Pani Katarzyna Laskowska jako Marica. Panie Adamie, z tego co wiem, w czasach szkolnych planował Pan przyszłość raczej w dziedzinie sportowej niż artystycznej. Jakie były koleje losu, które zdecydowały o tym, że jednak został Pan śpiewakiem, a nie sportowcem? Tak, zdecydowanie powiem dalej. Chciałem zostać piłkarzem i chciałem grać tak jak dzisiaj Robert Lewandowski, ale troszkę nie wyszło. Póki co noszę koszulkę z Robertem Lewandowskim, nawet tutaj w Krynicy. Tak, chciałem robić karierę w górniczym mieście Knurów, to tylko albo kopalnia, albo można było właśnie w Concordii Knurów po prostu zrobić karierę. Zrobił mój kolega Jerzy Dudek z Knurowa, nasz legendarny bramkarz. A u mnie z kolei to zmieniło się w liceum, kiedy zacząłem śpiewać w mieszanym chórze, licealnym chórze z młodzieżowym, z Hola Cantorum i będąc w czwartej klasie, maturalnej klasie, na jednym z festiwali kolędowych w Tychach w jury zasiadał ówczesny dziekan w
Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach, profesor Jan Balarin. Dopowiem, że to profesor, który wychował naszego Piotra Beczałę, wielkiego naszego tenora Polaka. Tak, pani się dziwi, właśnie tak, w Katowicach kończył Piotr Beczała Akademię właśnie u profesora Jana Balarina. Profesor był również wtedy, w tym czasie, dyrektorem średniej szkoły muzycznej w Gliwicach. A że z Knurowa do Gliwic jest rzut beretem, to zadzwonił do prywatnego naszego mieszkania. Ja wtedy oczywiście jeszcze myślałem, godziłem chór, ale też treningi, więc jeszcze wtedy, mając 17-18 lat, jeszcze marzyłem o tej karierze piłkarskiej. A tu nagle telefon do prywatnego mieszkania i przedstawia się profesor Jan Balarin, więc dla mnie to w ogóle, no wszystko fajnie, ale co pan w ogóle, po co pan dzwoni? Poprosił o rozmowę z moim tatą i powiedział oczywiście, o co chodzi. Więc pojechałem z tatą do Gliwic, żeby mnie przesłuchał bliżej, bo jak stwierdził tacie, że ten mój głos się przebijał, więc zlokalizował jakiś numer telefonu. I tak pojechałem do Gliwic z tatą, zaśpiewałem parę dźwięków. Te kilka miesięcy w czasie maturalnej właśnie klasy jeździłem do Gliwic do profesora, który jakby przygotowywał mnie już na egzaminy i na Akademię Muzyczną. Tak oczywiście się stało i już na Akademii Muzycznej można powiedzieć, że powoli gdzieś kształtowało się przede wszystkim mój głos, który trzeba było gdzieś tam odkręcać z tych choralnych różnych takich niuansów. No i będąc na czwartym roku debiut w Gliwickim Teatrze Muzycznym, z bólem serca powiem, że już nieistniejącym niestety, dawna Operetka Śląska, później Gliwickie Teatr Muzyczne i niestety w tamtym roku się już to skończyło, więc tam był mój debiut w Zemście Niedoperza Księcia Orlowskiego w reżyserii Jacka, świętej pamięci Jacka Chmielnika. Właśnie to chciałam powiedzieć. Ja zobaczyłam po raz pierwszy na scenie Adama Sobierajskiego jako księcia Orlowskiego właśnie w Zemście Niedoperza. To był chyba 2003 albo 2004 rok. Czwarty. I podeszłam tam, pamiętam, pan był w takiej peruce i zobaczyłam sobie, jaki przystojny młody mężczyzna. Ale myśmy wtedy przeżywali dramaty, bo tam nasz papież świętej pamięci już był wtedy bardzo chory, rozmawialiśmy wtedy na ten temat. Tak. Ale to jeszcze nie był dzień jego śmierci. Pamiętam, że już było źle, dostaliśmy wiadomość, że zaczyna być jakiś dramat z naszym papieżem i troszeczkę nam się humor wszystkim popsuł, ale wtedy właśnie widziałam pana Adama po raz pierwszy, a potem Adam zajaśniał nam w krakowskiej operze. Wykonał wiele wspaniałych pierwszoplanowych partii, stąd ja jako operomaniaczka zawsze będę pana Adama bardziej kojarzyła z operą niż z operetką i trudno, moi członkowie stowarzyszenia wiedzą o tym, że tak jest, ale szanuję to, że ma doskonałą też aparycję i predyspozycję do śpiewania w operetkach, a jak państwo widzicie, fizycznie do Jana Kiepur jest podobny, więc ze wszech miar absolutnie. Żeby państwu udowodnić, jak pięknie śpiewa arie operowe, to jeśli państwo pozwolą, to teraz właśnie wykona nam arię Nemorina. Una furtiva lagrima, drodzy państwo. To będzie z opery z napoju miłosnego Gaetano Donizettiego. Będzie to aria, którą śpiewa Amorino, ubogi wieśniak. Zakochuje się bez wzajemności w Adinie. Pragnie zdobyć rodziński napój miłosny, który sprawi, iż ona zwróci na niego uwagę. Niestety jego naiwność wykorzystuje stary wędrowny znachor Dulcamara, który za wysoką cenę jako napój miłosny sprzedaje butelkę mocnego czerwonego wina. Nemorino wypija zawartość butelki, po czym wpada w szał miłosnych uniesień, wyśpiewując jedna sekretna łza. Adam Sobierajski jako Nemorino już po wypiciu napoju miłosnego. Bardzo proszę. Oh.
Tą arię śpiewał w naszym koncercie inauguracyjnym Aleksander Pinderak. Ale proszę zauważyć, że to jest Państwa reakcja, potwierdza to, co ja mówię, że operetka Łukaszu tak, ale tej opery ludzie też lubią, też pragną. Kochają, absolutnie tak. Zwłaszcza jeżeli są tak melodyjne jak operetka. Ale Łukasz ma do Państwa rację, ponieważ okazuje się, że z tej pięknej opery Donizettiego, Napój miłosny, tak naprawdę nawet my melomani najbardziej pamiętamy tą jedną arię, Ukryta łza, una furtiva lagrima. Natomiast pomimo, że są tam piękne też arie i Adiny, i Dulcamary, jednak najbardziej ta. Więc okazuje się, że Państwo najchętniej w ogóle słuchacie tych największych przebojów, bo nie czy opera, czy operetka, już. A propos Napoju miłosnego, skojarzyło mi się takie wydarzenie z Janem Ciepurą, który kiedyś śpiewał na otwarciu browaru. Poproszono go następnie, aby w księdze pamiątkowej złożył wpis. Jan Ciepura napisał tam tak. Wasze piwo jest co najmniej tak dobre, jak mój głos. Ja proszę Państwa mogę z tego miejsca zaprosić w przyszłym sezonie do Opery Krakowskiej właśnie na spektakl, cały Napój miłosny z udziałem moim, innych znakomitych artystów, Katarzyny Oleś-Blacha, Andrzeja Lamperta. Także zapraszam serdecznie. Będzie się działo piękny spektakl. Zapraszamy. Pani Katarzyno, chciałabym zapytać o kilka wydarzeń, projektów, w których brała i bierze Pani udział. Wiem, że brała Pani udział w premierze Intermezza Operowego Pergolesiego, Fałszywa Polka w Warszawie. Proszę nam opowiedzieć o tym wydarzeniu. To już tak naprawdę było sporo lat temu. Tym, żeśmy zaczynali współpracę z Warszawską Operą Kameralną, zresztą po którym dostałam też propozycję współpracy, której nie przyjęłam ze względów, o których już wcześniej wspomniałam. Natomiast bardzo mile to wspominam, wspaniała współpraca ze znakomitą reżyserką stokalską, znakomitą naszą klawesynistką Wiolą Jebłabanow. Bardzo ciekawa rzecz, która była napisana przez Pergolesiego jako przerywnik w operze i miał być to taki żart muzyczny. Itka Stokalska go przygotowała w wersji takiej niekonwencjonalnej, troszeczkę bardziej współczesnej. Natomiast jest to rzecz bardzo mało znana, z którą teraz też próbuję jako opera light jeździć, żeby ją ludziom przybliżać, bo jest po prostu nieznana, tak? To jest bardziej opera seria czy opera komiczna? Opera komiczna zdecydowanie, zdecydowanie. To miejmy nadzieję, że będzie okazja ją zobaczyć jeszcze. Ja też mam taką nadzieję. Może uda się pokazać ją też podczas festiwalu. A z kolei w tym roku nagrała Pani płytę z towarzyszeniem London Symphony Orchestra i to odbyło się w studiu Abbey Road w Londynie, które znane jest z nagrań dokonanych przede wszystkim przez zespół The Beatles, oni je rozsławili. Proszę nam opowiedzieć o tym projekcie. Projekt faktycznie był bardzo dużym wydarzeniem, przygotowanym z okazji poświęcenia Świątyni Opatrzności i zaprosił mnie do tej współpracy po raz kolejny Michał Lorenz. Co tutaj jeszcze można powiedzieć? Właściwie no, śpiewanie tak z najlepszą orkiestrą pod dyrekcją Lee Reynoldsa, jednego z młodszych dyrygentów współpracującego z Abbey Road, natomiast bardzo utalentowanego. No znakomita po prostu współpraca, naprawdę znakomita. Przy czym dla mnie wydarzenie było dosyć o tyle trudne, że Michał jest cudownym człowiekiem, bardzo ciepłym, natomiast bardzo wymagającym. Ponieważ jego głos mu się podoba zupełnie w wersji sauté, co proszę mi uwierzyć, jest dla śpiewaków ogromnie trudne, żeby zaśpiewać cały utwór bez zupełnego wibrata, zupełnie takim głosem bardzo, bardzo prostym, gdzieś tam snującym się. Ja bardzo tutaj próbowałam z nim przewalczyć, że,
że przecież ta aria tak znana, którą on już nagrał dawno temu z Olgą Szczirową z opery rosyjskiej, ona to nagrała pełnym głosem. I to było takie dla mnie trudne zderzenie. Namawiałam go na to, żeby to zaśpiewać pełnym głosem. Natomiast okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. To był kolejny taki moment, w którym zaśpiewanie tego bardzo takim prostym głosem powodowało ogromne wzruszenie w ludziach. Wiedziałam, że to jest właśnie ten kierunek, że należy mu zaufać. Czyli śpiewaliście Państwo utwór Michała Lorenza, tak? Proszę, to był utwór Michała Lorenza. Tak, utwór Michała Lorenza, tak. Na płycie Przymierze. Tak, utwór Przymierze jest całym utworem skomponowanym specjalnie na tę okazję przez Michała Lorenza. I ta płyta się już ukazała? Ta płyta się ukazała, można ją kupić we wszystkich tak naprawdę najlepszych sklepach. Jakbyście Państwo czuli niedosyt po festiwalu pani Katarzyny Laskowskiej, to razem z Michałem Lorencem można ich posłuchać na płycie, która się nazywa, jaki jest tytuł płyty? Przymierze. Przymierze, drodzy Państwo. Zapraszam. Bardzo pewnie posłuchać. A teraz poprosimy panią Kasię, żeby nam zaśpiewała Dziewczęta z Barcelony, drodzy Państwo, z operetki Clivia Nino Dostala. Bardzo prosimy. To będzie piękne wykonanie na pewno. Wspaniałym ciepłą, nie dość, że podobny. Pięknie. Pięknie podaje te wysokie dźwięki. Też pochodzi ze Śląska, ale jedna rzecz różni panów. Kiedy proponowałem Adamowi udział w widowisku Uśmiechnij się z Kieburą, nie zapytał mnie za ile. Łukaszu, chciałoby się teraz powiedzieć naszą anegdotę, tak? Że niektórzy mówią, że jestem... zarozumiały. Tak, muszę stanowczo zaprzeczyć tej krzywdzącej opinii. Choć przyznam się szczerze, że nieraz ogarnia mnie zwątpienie, czy rzeczywiście jestem najlepszym tenorem świata? Cały Jan Kiepura. Jan Kiepura, syn piekarza, który marzył, aby jego obaj synowie byli prawnikami, świetnie zarabiali, aby wyszli z tego rodzinnego impasu, bo przecież żyli w wielkiej biedzie. Wszyscy bardzo ciężko pracowali. Dopiero kiedy Jan miał 8 lat, to przenieśli się do większego mieszkania przy Miłej, gdzie ta piekarnia, która wcale Janowi nie pomogła, troszkę zaszkodziła. Piekarnia zaszkodziła. Lech. A piekarnia nazywała się Lech. Chcę tylko powiedzieć, Janek poszedł do szkoły handlowej, którą skończył wraz z bratem, ale przerwał już studia prawnicze. Może dlatego z tą Patrią nie do końca potem się udało, że tam te interesy troszeczkę się skomplikowały, co niestety doprowadziły Jana do śmierci. Bardzo się tym przejął, ale
ta szkoła handlowa Janowi zawsze pomagała. Nikt nie potrafił lepiej targować się o swoje honoraria i zabiegać o swoje interesy. W ogóle myślę, że to nie pasja to z jednej strony i miłość do muzyki, ale proszę Państwa, dlaczego Janek zaczął śpiewać? Zauważył go jego pierwszy profesor Brzeziński i pyta się... Też na B. Też tak. Też na B. Tak. I mówi, że wie Pan, warto, żeby Pan kształcił głos, bo Pan ma talent. Janek tak patrzy na niego, mówi, wie Pan co, no a z tego śpiewania, nie? To da się wyżyć? A profesor Brzeziński na to mówi, na świecie braknie złota, żeby zapłacić za Pański głos. Na szczęście w Krynicy nie zabrakło. Drodzy Państwo, nie chciałam przerwać Łukaszowi, który tak ładnie nam opowiada o Kiepurze, natomiast kiedy zostało powiedziane o reakcji naszego Adama Sobierajskiego na propozycję uczestnictwa w Uśmiechnij się z Kiepurą, ja mam zawsze jedno wrażenie, w kontaktach z Panem Adamem jest tak, dzwonię do Pana Adama, przypominam mu, kim jestem, on mówi tak, Pani Prezes, wchodzę w to. Ja mówię, ale jeszcze nie powiedziałam, o co chodzi, ale ja w to wchodzę. Jest po prostu, on się w ogóle nie zastanawia, tak jak powiedział. Dopiero potem dogadujemy szczegóły, co ma się dziać, natomiast jest jego entuzjazm na pewne imprezy właśnie, jest po prostu bardzo zdumiewający, jak na takiego artystę tej klasy. Bardzo dziękuję Panu Adamowi za to jego. Pani Prezes, wchodzę w to. Bardzo dziękuję. Panie Adamie, ja chciałabym troszeczkę zmienić temat. Pewnie piłka nożna. Nie, to już było. Wczoraj Bayern wygrał, Lewandowski strzelił z karnego bramkę. Dobrze, co dalej? Dziękujemy, pewnie nie wszyscy są na bieżąco. Natomiast chciałam zapytać o coś innego. Pewnie część publiczności pamięta, że brał Pan udział w pewnym programie telewizyjnym, w którym próbował Pan sił w różnych innych gatunkach muzycznych. Proszę nam troszkę o tym opowiedzieć i proszę powiedzieć, czy któryś z tych gatunków innych, poza operą i operetką, wywołał w Panu jakąś fascynację albo chęć kontynuowania? Tak, była taka przygoda, nie wiem, czy Państwo kojarzą, 3 lata temu dokładnie, w 2014 roku. A powiem w ogóle, jak to się stało, że dostałem zaproszenie, bo to jest związane bezpośrednio z festiwalem Jana Kiepury. Mianowicie dostałem telefon z TVP2 z Warszawy, że będzie nowy projekt muzyczny w stylu oczywiście, czy to Voice of Poland, czy te wszystkie po kolei Mam Talent i inne. Był taki 3 lata temu super starcie. TVP2 na żywo w każdy piątek o 21:00. Wojciech Mann w jury siedział, nie wiem czy Państwo kojarzą. Natasza Urbańska, Mietek Szcześniak, Stasiu Kapil-Bułeska, Rafał Brzozowski, Reni Jusis. No i właśnie ten telefon do mnie, żebym był przedstawicielem opery, gatunku opera właśnie w tym programie. Więc pamiętam, że w samochodzie wtedy odebrałem telefon, więc no wbiło mnie w ten fotel w samochodzie i... Nie powiedział Pan im od razu, wchodzę w to, mam nadzieję. To znaczy nie, ja zapytałem się w ogóle, czy to do mnie ten telefon, czy nie jakaś pomyłka nie nastąpiła. Więc jak już Pani mnie utwierdziła, że to na pewno dobry telefon w moim kierunku, to na końcu zapytałem, proszę Panią, a proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że właśnie do mnie. Więc Pani mówi wtedy tak, niejaki Pan dyrektor Kapuściński, ówczesny TVP2, dostał sygnał właśnie z Krynicy, z festiwalu, bo to było zaraz po festiwalu dostałem tą propozycję. Po gali tenorów, która kończyła wtedy festiwal, właśnie no, takie wskazanie, żeby do mnie zadzwonić i zaprosić mnie do tego programu. No a w samym programie to oczywiście no, takiego czegoś jeszcze nie przeżyłem, więc też nie wiedziałem jak to będzie, bo to troszkę zupełnie inna bajka nagrywania. A wszystko szło na żywo. Program szedł o 21:05 i tylko na żywo 3 minuty. Jak nie wyjdzie, trudno, pomyli tekst, czy nie zaśpiewam, to już niestety moja strata. I powiem szczerze, że na pierwszy ogień był rok. Więc nie dość, że pierwszy odcinek, a tu jeszcze rockowy i śpiewałem tą taką dla mnie wtedy nieznaną, więc pewnie Państwu też, ale
Kings of Leon jest taki zespół i Sex on Fire. Lay where you lay, don't make a sound. I know they watching, yeah. Your sex is on fire. No i tak to mniej więcej było. Później był oczywiście, był musical, no to już troszkę bardziej, bo pośpiewałem Roxanne z pięknego musicalu. A później był rap, także to miało najwięcej wejść na YouTubie, na Facebooku, jak kiedy patrzę tak na ciebie, jesteś fajna, aj, dla mnie masz styla. Kiedy łączy nas noc upalna, aj, dla mnie masz styla. A później nie pytaj, czy ten iPad, czy klub tupi, bo się na znowu siedzimy tu i popatrzymy na sztuki. Wchodzi, patrzy na nią, stworzony do dominacji anioł, kwestia kreacji, do prokreacji. Wiesz, magia ciała działa, miała ciała, nie na tym niczym strony stronie. Pamiętam jak dzisiaj, to już 3 lata. Także wielkie przeżycia i takie przyjaźni się narodziły po tym programie ze Staszkiem Karpielem Bułeckim, z Rafałem Brzozowskim. Zapraszam ich do mojego Knorowa, przyjeżdżają. Organizuję w moim mieście dużo charytatywnych imprez. Nie tylko koncertów, ale też turniej w siatkówkę, gdzie zapraszam gwiazdy i naprawdę to się fajnie rozkręca. Także no, wielkie przeżycie i tylko żal, że jakoś tak to na tej pierwszej... Do Disco Polo nie doszli? Było 10. Było 10 kategorii, 10 odcinków i nie było Disco Polo. Także jeszcze wtedy Zenek Martyniuk nie królował. Był za to 7 odcinek operowy, ale niestety po 6 odcinku odpadłem i nie dane mi było zaśpiewać w operowym odcinku. Widziałem, jak inni się męczyli, ale to była wielka radość w ogóle, że aż 6 odcinków doszedłem, bo już po drugim odpadało się po jednej osobie po każdym odcinku, więc ja wśród tych gwiazd w ogóle nie wiedziałem, co to ja tam robię, więc no naprawdę wielka radość, że... Mamy wszechstronnego artystę, natomiast jak to się stało, że do operowego pan nie doszedł, to nie wiem, jakiś błąd absolutny i jakiś, krótko mówiąc, parweniusz się nie poznał do końca na tym wszystkim w tej telewizji. Za to Wojciech Mann co odcinek mi powtarzał, że no fajnie pana Adama, ale ten operowy głos jednak przechodzi, że słychać. Ale mnie Janeczku intryguje, przepraszam, że tak wejdę, ale mnie Janeczku intryguje. Powiedz mi, kto zaśpiewał wobec tego tę część operową? No, część operową śpiewał tak, bo w ogóle było tak, że myśmy się dowiadywali z odcinka na odcinek, jak ktoś już przeszedł dalej, dopiero co będziemy śpiewać. Ale przed odcinkiem operowym już poproszono mnie, żebym ja wszystkim pomógł po prostu, co oni mogą po kolei śpiewać. Więc pamiętam, że Natasza Urbańska już sama wiedziała, że zaśpiewa tę piękną pieśń Caruso. No to już miała. Ale Rafałowi Brzozowskiemu, żeby, bo tak, powiem szczerze, że ja powiedziałem tak, słuchajcie, ja wam dobiorę tak, będę się starał dobrać takie rzeczy, żebyście się jak najbardziej obronili w tej operze. Bo no wiemy siłą rzeczy, że te głosy rozrywkowe... Nie wpuścił ich pan zaśpiewanie Elucewenne Stelle? To znaczy Rafał Brzozowski chciał zaśpiewać, jak dowiedział się po 6 odcinku, że ja odpadłem, jak się no wszyscy dowiedzieli, bo ja już miałem przygotowaną Nessun Dorma. Jak okazało się, że już no nie zaśpiewam, to Rafał szybko chciał przejąć. I ja wtedy właśnie mówię, już znając się przez te 6 tygodni, ja mówię, Rafał, wiesz co, z całym szacunkiem, ale te długie frazy, wysokie bardzo, naprawdę, no po co troszkę miałoby obnażyć pewne rzeczy? I mówię, słuchaj, La Donna e Mobile to jest też hit, też znana aria, ale ona jest, wiadomo, na krótszych nutach. Można bardziej troszkę skandować, można, nie ma tych fraz takich dłuższych. No i faktycznie, a że skalę ma, to ma, to ja wiem, że Rafał Brzozowski ma dużą skalę. I, no i oczywiście fajnie sobie z tym poradził, także naprawdę to było fajnie. A z kolei najbardziej uśmialiśmy się, co zaśpiewa słynny Titus z Icy Drinkers. Ten czarny taki, który nie śpiewa. Przepraszam, nie śpiewa, tylko wydaje jakieś takie diaboliczne dźwięki. Tak. Co by mu tutaj doradzić? I powiem szczerze, że właśnie to co mówiłem, żeby obronił się swoją osobowością i talentem aktorskim, tylko jedna mi przyszła. Aria.
naszego Stanisława Moniuszki aria z Kołby. Tak, ten zegar stary. I słuchajcie, nie wiem, czy Państwo oglądali, czy nie, ale na YouTubie można wszystko sobie przypomnieć, każdy z odcinków, to polecam arię z Kołby właśnie. Zobaczcie, jak chodził i straszył. Naprawdę miało to swój urok i to się bardzo podobało. A mnie moja córeczka po prostu totalnie rozbiła. Kiedy w rozmowie telefonicznej, bo oczywiście program był już późno, więc była na pierwszym i na ostatnim odcinku. Ale w trakcie my i przez telefon żona mówi mi, że słuchaj Adam, ona kocha Tytusa. No, Amelka, nie tego przystojniaka Brzozowskiego, nie tego Staszka Karpiela, jeszcze większego przystojniaka, tylko mówi, kocha i ona chce oglądać tego z Tytusa. Także wielka, wielka przygoda i wielka... Nasze społeczeństwo ma prawo do różnych gustów. Nie dyskutujemy o tym. Dobrze, to po tej długiej szansę wypowiedzi tak. Chętnie posłuchamy teraz pana jednak w repertuarze operowym. Bardzo prosimy o arię Kawaradossiego Lucevą Estelę z Toski. Tak, państwo Puccini, malarz Mario Cavaradossi, skazany na śmierć przez okrutnego prefekta policji w Rzymie, barona Scarpie, śpiewa swą ostatnią arię przed egzekucją, wspominając swą ukochaną Toskę. E luce vanne stelle, e dolemzava la terra, stridea luce dell'orto. Gwiazdy lśniły, ziemia pachniała, zaskrzypiała furtka i piasek pod stopą. Ona weszła, pachnąca, wpadła w moje ramiona. To wszystko są ostatnie słowa przed śmiercią Cavaradossiego. I tutaj Adam Sobierajski w tej roli. Tylko to powiem, że to, co Łukasz na placu opowiadał pięknie o tej Tosce, jak ja jako Jan Piepura w Wiedniu zaśpiewałem całą partię, tak? Tylko arię po włosku, a resztę śpiewaj, bo nie znałem oczywiście całej partii po włosku. Więc śpiewaj po polsku, tylko bardzo niewyraźnie. No i recenzje, jakie to recenzje, jak Łukasz przypomniał. Jan Ciepura, geniusz, śpiewał we wszystkich językach świata. Tak, ale arie były oryginalne. Na temat partii operowych, które pani wykonywała. Szczególnie interesuje mnie opera Jasi Małgosia Humperdinka, która jest dosyć popularna w krajach anglosaskich i niemieckojęzycznych, natomiast u nas prawie nie wykonywana. Proszę powiedzieć, czy to jest opera bardziej dla dzieci, dla dorosłych? Właśnie to jest bardzo ciekawa opera, ze względu na to, że treść jest skierowana do dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę Humperdinka, ona wcale nie jest w swojej materii najłatwiejsza do słuchania. Niektóre rozwiązania są nawet, powiedziałabym, że czasami nieprzyjemne dla ucha, ale całość jest tak sprytnie powiązana
że naprawdę ogląda się to z wielką przyjemnością i muszę zdradzić, że jest to jedna z moich ulubionych oper, w związku z tym, że takim moim konikiem, mogę powiedzieć, jest też ten najmłodszy widz i kształcenie najmłodszego widza. Już kiedyś właśnie z Violą Łabanow, jak już wspomniałam, naszą wspaniałą klawesynistką, rozmawiałyśmy o tym, że znowu muzyka wyszła ze szkół. Państwo na pewno wszyscy pamiętają, lekcja muzyki była lekcją obowiązkową. Wszyscy umieliśmy grać na fletach prostych, tak, obowiązkowe były nuty na cymbałkach. Poznawaliśmy nuty i każdy to podstawowe wykształcenie muzyczne miał. Ja pierwszy raz zaczęłam tego doświadczać w takiej przykrej rzeczywistości, kiedy mój syn był w szkole podstawowej, teraz już dorosły jest człowiek, był w szkole podstawowej i lekcja muzyki odbywała się z panem przy gitarze klasycznej i nauka piosenek typu harcerskiego, co też jest oczywiście potrzebne, tak, do śpiewania przy ognisku. Natomiast tego podstawowego wykształcenia muzycznego dzieci nie mają. I stąd przybliżenie najmłodszemu widzowi stało się takim moim nie tylko w ogóle konikiem, bo to jest taka ogromna moja pasja, ale też taką potrzebą wewnętrzną. I przygotowuję się do tego, żeby zrobić już, rozmawiałam z wieloma teatrami operowymi, ogromne wydarzenie muzyczne, widowisko muzyczne przygotowane dla całej rodziny. Czyli żeby też rodzice, którzy niejako muszą przyjść z dziećmi, bo dzieci samych nie, tak nie wyślą, żeby jednocześnie oni też mogli przyjść i zobaczyć spektakl operowy, bo może sami by się właśnie nie wybrali. Czyli jest to też połączenie tej konwencji, tak? Nauki, opery dla ludzi, którzy do tej opery nie chodzą. Także mam nadzieję, że to się uda zrealizować. Proszę trzymać za to kciuki. Mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że się uda nam właśnie pokazać w różnych teatrach operowych, tak żeby Państwo, będąc z różnych miast, mogli ten spektakl zobaczyć. No a sama partia dla mnie do śpiewania Małgosi jest rozkoszna, bo jest wcieleniem się w dzieciństwo, także mamy i skakanie po łóżkach, i bitwę na poduszki, także to jest mój żywioł. W takim razie trzymamy kciuki, aby udało się zrealizować Pani. Jeszcze raz. Trzymamy kciuki, aby udało się Pani to wszystko zrealizować. Bardzo dziękuję. Panie Adamie, a czy Pana nie pociąga działalność pedagogiczna? Myślał Pan o tego typu działalności? To znaczy, powiem szczerze, że póki co troszkę tego śpiewania jest, więc na razie chyba, nie wiem, jakby doba miała 48 godzin, to wtedy może tak, ale Póki co tylko śpiewam. No to chyba dla nas jest wystarczająco. Lepiej. No i przynajmniej w poniedziałek o 19 na Orliku w piłkę gram. To na pewno śpiewakowi dobra forma fizyczna również się przydaje. Dobrze, to może poprosimy Państwa o zaśpiewanie duet. Drodzy Państwo, prawda jest taka, że jak oni zaśpiewają duet, to Państwo jak zwykle ich będziecie rośnie nosić na rękach. Więc jeśli Państwo pozwolą, zaczęłam od pożegnania, od przygotowania Państwa do pożegnania festiwalu, ostatni dzień festiwalu. Zachęcam oczywiście jeszcze dziś po południu bardzo piękny koncert Chanticleer, Serce żołnierza w kościele. To są faktycznie artyści spółki tej amerykańskiej najwyższej, laureaci Nagrody Grammy. Myślę, że warto ich posłuchać oczywiście pod warunkiem, że tam się do tego kościoła zmieścimy. Ale to są, oni będą śpiewać a cappella, bardzo piękne utwory, bardzo polecam. To jest w zasadzie koncert jeden z ostatnich, no i wieczorem koncert galowy, na który pewnie Państwo już bilety macie, a jak nie macie, to niestety już nie dostaniecie, bo nawet dostawki są już wyczerpane w rzepie. Drodzy Państwo, w ten sposób kończymy cykl spotkań z artystą w Krynicy w tym roku. W przyszłym roku jeszcze raz Państwa zapraszam. A na razie bardzo chcę usłyszeć jeszcze naszych wspaniałych solistów. A ja póki co jeszcze chciałem teraz do tych, co na placu, co się nie zmieścili tutaj w sali. Andrzejku, czy do tej kamery? Tak? Jesteście tam na dole? Brawo! Serdecznie Was pozdrawiamy i dziękujemy, że jesteście z nami. Za ten cały tydzień. Dziękujemy pięknie. Tym Państwo, którzy się tu nie zmieścili, którzy siedzą na ławkach, dedykujemy w tej chwili duet naszych solistów.
którzy zaśpiewają Co się dzieje? Oszaleje. No teraz to już będzie szaleństwo. Zapraszam. Oszaleje, nie ołysieje, jakbyś była taka wersja, bo już to już po. Duet, proszę Państwa, z księżniczki Czardasza, Amelia Kalmana, w wykonaniu Adama Sobierajskiego, Katarzyny Laskowskiej. Oczywiście cały czas patrzymy na nich oczyma Kiepury i Marty Eger. Zapraszam serdecznie. Przy fortepianie pan Krzysztof Dziurbiel. I Krzysztof Dziurbiel, nasz wspaniały, niezawodny pianista. Gorąco zapraszam, przyjdźcie wszyscy dzisiaj na za 15:07, aby pożegnać Martę Eger z Jana Kiepury. Specjalne wydanie, niespodzianka, uśmiechnijcie się. Dla pani przewodniczącej.
Komisji Zespołu Organizacyjnego tego festiwalu. Powiem, że był 50. jubileuszowy festiwal wspaniały i okazuje się, że zaczęliśmy następną 50. kolejnym jeszcze wspanialszym. Więc życzę, żeby przyszłoroczny był jeszcze ładniejszy od tego. Tak powiedział do nas pan Janusz Sidoruk, członek komisji, członek Rady Nadzorczej, drodzy Państwo, totalizatora sportowego. Jeśli on tak o nas mówi, to mamy szansę na przyszły rok, że będzie nas stać na festiwal. A propos tej 50, to kiedyś ja na chwilę zapytałem się, jak czuje się po 50, a Jan na to lepiej po serce. Dziękujemy Państwu. Wspaniała kliniczna publiczność, wspaniali artyści, Krzysztof Jurgiel, nasz pianista, Katarzyna Laskowska, Adam Sobielaj, moja wspaniała Marta Liza, drodzy Państwo. No i Łukasz Lew, któremu nie trzeba nikogo przedstawiać. Wielkie brawa dla Państwa i dla Was. Bardzo dziękujemy za techniczny udział w spotkaniach z artystą i zapraszamy Państwa.